Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj to będzie jeden z jesiennych makijaży, jakie mam Wam do zaproponowania z udziałem tych 5 palet, które pokazywałam jako ulubione palety jesienne. I dzisiaj postanowiłam zrobić makijaż z udziałem tej paletki Colourpop Good Sport. To w ogóle była taka edycja jesienna i rzeczywiście te kolory są bardzo takie inspirujące moim zdaniem, bo mamy tutaj i pomarańcz, i czerwień, i burgund, mamy fiolety, mamy jakąś zieleń, oliwkę, złoto i tak dalej, także ogólnie paleta daje bardzo wiele możliwości. Również możemy ją wykorzystać oczywiście do takich nudziakowych, codziennych makijaży, bo tutaj mamy taki fajny wielbłądzi brąz i tutaj jest taki toper, jak gdyby taki cień, który się mieni na różne kolory. Także ja oczywiście recenzję tej palety robiłam już wcześniej, a dzisiaj taki po prostu makijaż, propozycja, kolorystyczne zestawienie, właśnie inspiracja może na jesienny makijaż. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonałam ten makijaż, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Makijaż zacznę od tego tutaj fioletu. Tutaj w tej palecie mamy dwa fiolety, obydwa matowe, przy czym jeden jest taki bardziej, powiedziałabym, fuksjowy, a jeden taki ciemniejszy trochę. Zacznę właśnie od tego jaśniejszego. I od razu zacznę go nakładać tutaj w załamanie powieki. Ja te cienie oczywiście delikatnie otrzepuję, bo one są dosyć mocno napigmentowane, a te maty są takie troszkę w tą bardziej suchą stronę, więc warto otrzepać pędzel, żeby sobie nie narobić bałaganu. I ten fiolet właśnie niby jaśniejszy, on mi się dużo bardziej podoba niż ten ciemniejszy, bo w nim widać ten fiolet. On wcale aż taki jakiś tam rażący nie jest, jest bardzo ładny, a z kolei ten ciemniejszy fiolet taki jest bardziej szarawy. Także no to wszystko oczywiście zależy od tego, jak tam chcemy to sobie ułożyć, ale ten jaśniejszy osobiście podoba mi się bardziej. No i ja sobie tutaj go nakładam w załamanie i tak też na boki powieki. Po prostu chcę, żeby po otwarciu oka ten właśnie fiolet było widać. Obydwa fiolety nałożone. Ten fiolet jest bardzo ładny, tak jak mówię, jest widoczny i on też stosunkowo łatwo się nakłada, ale trzeba go cierpliwie rozetrzeć. Mówi się, że fiolety to są stosunkowo trudne cienie do zrobienia. Nie wiem, nie znam się. Ten czasami potrafi zrobić takie delikatne plamy, jak coś tam źle rozetrzemy. Dlatego mówię, trzeba go cierpliwie po trochu dokładać i cierpliwie rozcierać. Teraz ja na zewnętrzny kącik będę nakładać tą tutaj czerwień, żeby po prostu jeszcze bardziej zamieszać w tym makijażu. Będę ją nakładać takim mniejszym pędzelkiem, takim ołówkowym, dosłownie w zewnętrzny kącik. Nie wiem, czy taka kombinacja kolorystyczna będzie ładna. Chyba jeszcze tego nie robiłam. Ale chciałabym w tym makijażu użyć po prostu wszystkie możliwe kolory z tej palety, które kojarzą mi się z jesienią. Stąd tutaj czerwień w zewnętrznym kąciku. I ona oczywiście bardzo ładnie się z tym fioletem tutaj połączy. Zrobi się coś takiego nieoczywistego. Wyszło coś takiego. Teraz jeszcze w ten zewnętrzny, bo widzę, że ta czerwień jest za jasna w stosunku do tego fioletu, dołożę jeszcze tego tutaj najciemniejszego koloru. To jest taki właściwie ciemny burgund. Wszystko zależy od tego, jak go skomponujemy. Jak go skomponujemy z brązami, z czerwieniami, to on właśnie wychodzi takie bordo, a czasami bardziej wpada w taką śliwkę. Tutaj to będzie taki kolor bliżej nieokreślony, bo nakładam go już na inne, więc on po prostu mi to wszystko przyciemni, ale jak gdyby nie doda jakiegoś tam dodatkowego koloru. I takie ciemniejsze cienie to ja właśnie raczej wklepuję niż rozcieram. Tak mi się, taką techniką mi się to po prostu sprawdza bardziej. No wyszło dosyć ciemno, myślałam, że bardziej będzie się ta czerwień od tego fioletu odcinać, ale ona się jakoś tak połączyła, ale nie jest źle. No i teraz co, ja na ten środkową część oka będę nakładać tą tutaj zieleń. To jest taka
oliwka, ale bardzo błyszcząca, taka trochę złota jakby, ale zdecydowanie oliwka. Jest przepiękny ten kolor. I jak widzicie, te cienie są tak, ja mam suchy pędzel, nakładam na suchą już powiekę, a to się przepięknie tutaj przykleja i te cienie błyszczące, one są takie bardzo mocno kryjące. Także można sobie tutaj zrobić taki efekt cut crease bez robienia cut crease. Są po prostu bardzo mocno kryjące. Obojętnie na jaki cień nałożymy te błyszczące, to one po prostu, nie wiem, jakbyśmy farbką malowali, są bardzo kryjące. Na dolną powiekę nałożę ten drugi fiolet, ten taki ciemniejszy, tym samym płaskim takim pędzlem. Na wewnętrzny kącik, już żeby nie dokładać więcej koloru, nałożę ten tutaj, taki szampański. On też jest bardzo błyszczący, dosyć intensywny kolor, ale taki bardziej, powiedziałabym, neutralny. Po prostu to jest taki typowy szampański kolor. Mogłabym tu wewnętrzny kącik jeszcze dodać ten drugi foliowy, tutaj jest takie złoto, ale boję się, że będzie już za bardzo papuziasto to wyglądać, a ten też jest taki, mówię, bardzo mocno intensywnie błyszczący i również bardzo ładny. On taki lekki róż jakby wpada, czasami w złoto, zależy. Ja sobie jeszcze takim większym puchatym pędzlem tutaj tą górę rozetrę, bo mam wrażenie, że jakoś tak niechlujnie mi tu wyszło. No i zewnętrzne granice makijażu wyczyszczę sobie trochę korektorem. I tak wygląda skończona, tak wyglądają skończone cienie. Ja sobie natuszuję rzęsy, natuszuję. Dokończę sobie i wracam do Was z takim podsumowaniem. Tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Wyszło trochę inaczej niż zamierzałam. Chciałam trochę więcej czerwieni w tym makijażu przemycić, a tymczasem ta czerwień, mam wrażenie, że zlała się z tym fioletem i mało co jej widać. I w konsekwencji ten makijaż wyszedł chyba dosyć podobnie do tego, który robiłam na początku właśnie tą paletą. No ale dla mnie są to zdecydowanie kolory jesienne. Fiolet z zielenią, no i odrobinę tam tego burgundu widać. Także taka moja jesienna propozycja i właśnie z wykorzystaniem tej palety z Good Sport, ale nie tylko, bo jeżeli macie jakiekolwiek inne fiolety i zielenie, nawet w różnych paletach, to spróbujcie je ze sobą połączyć, bo moim zdaniem takie połączenie wygląda naprawdę bardzo efektownie, no i zdecydowanie dość jesiennie. Wszystko zależy od tego, jakich odcieni tych fioletów i tych zieleni użyjecie. Serdecznie Wam już dziękuję za oglądanie tego filmu i oczywiście zapraszam do kolejnych. Cześć!